Podam ci jeszcze. Dawaj. Pod kontrolą do momentu. Ty! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League'a. Dzisiaj jest z nami, uwaga, Hogaty. Witam. No, generalnie odcinek, którego pewnie nikt się nie spodziewał. Gramy rankedy 2x2 właśnie, oto z tym zawodnikiem. Okej, działa. Odznaczyłem turyki i działa. Nie wiem, jak to się stało. Wcześniej, jak graliśmy u Hogatego odcinek, co też możecie ogólnie zobaczyć, jeżeli już jest wrzucony, to graliśmy normalnie, teraz już myślałem, że nie będzie się dało zagrać, ale mniejsza. Dzisiaj rankedy 2x2 z Hogatym. Zanim zaczniemy grać rankedy, szybkie info. Zapisy do największego turnieju międzyszkolnego Predator Games nadal trwają, a do wygrania są nagrody o wartości 1 000 000 złotych. W tej edycji oprócz Rocket League czekają na was także szachy, Counter-Strike 2, League of Legends i Fortnite. A finały odbędą się na LANie. Zbierajcie ekipę i zapiszcie się już teraz z linku w opisie. Dodatkowo możecie wbić na Discorda Predatora, aby być na bieżąco i brać udział w różnych konkursach. Powinniśmy mieć szansę coś tam ugrać, mimo że dawno też nie grałem. Hogaty też dawno nie grał. To panie, to już bardzo długo. Już bardzo długo. Takiej normalnej gierki dawno nie było. Tak dobrze jeszcze nie było. Nice, ale to się rozgrzałeś, widać, tymi meczami przed chwilą. Mam nadzieję, że ty też się rozgrzałeś, dlatego jedziesz do piłki. No to może być już różnie. No, będziemy ciebie potrzebowali w tych meczach, nie żeby coś. To prawda, to prawda. Podlecę sobie solo. Okej, udawałem, udawane. Dobra, dobra, rozpraszałeś, doceniam. Dawaj, ładuj. Ale nie we mnie! Powiem tak, ja nie jestem przyzwyczajony do tego. Aaaa! Pomocy! Dawaj, twoja. O, nie leciał jednak, chłop. Dobra, twoja dalej. Ładnie, ładnie. Musisz. Dobrze, i strzelasz im bramkę. Ogólnie celem dzisiejszego odcinka jest to, żeby Hogaty jakąś bramkę strzelił. Nie do swojej, nie, no, bo co ty ostatnio w ogóle mówisz? Nie doprecyzowałem. Co ty mówisz? I było różnie. Dzisiaj Hogaty musi strzelić przeciwnikom naszą bramkę. Ja w ogóle może będę grał jakoś defensywniej. No właśnie, ja muszę wiedzieć, kiedy ty mi piłkę zostawiasz, kiedy ja mogę podlecieć, bo ja mam wrażenie, że jak lecę do piłki, bo myślę, że ty mi ją zostawisz, to jeszcze robisz często, wiesz, ze dwa podejścia. A to możesz też mi na przykład, jak jesteś na lewo, jesteś gotowy na podanie, nie zbierasz już 100 boosta, to możesz powiedzieć jakby. Okej, ułatwić. I nam strzelaj. Przypadkowo, przypadkowo, Imo. Przypadkowa. Zostawiam. O, to. Dobra, okay. Weź, masz boost, masz piłkę. Dobra, nice pass. Spróbuję coś z tego podanko zrobić. Do góry. Cyk, Edinho Gaucho leci. Kopa mnie zasadził. Całą nadzieję w Hogatym teraz. No i ładnie. Dobra, zawrotka. Ja podam ci do środka, możesz być gotowy. Okej. I? Takie podanie. Czy to spadnie? Okay. A dobra, nie spadnie, ale nie, było nie blisko spadnie, w sumie. Spadnie. Jak już po minucie, prawie niecałych 2 minutach byłeś blisko gola, to jest się szansa. Okej. Okay. Dobra. I on tutaj znowu jakoś kopnie żenująco. Ja myślałem, że to mam to zostawić, ale bałem się, tak szczerze. Dobra. No ja, mając, ja rozumiem. Mając w pamięci jakieś sytuacje. Ja rozumiem. Dobra, ale nie, no naprawdę musisz strzelić bramki. Nie kończymy odcinka, dopóki nie władujesz bramki w jakiś mecz. Okej. Żebyś wiedział, że będziemy tutaj siedzieć. Okej. Okay. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, śmierci. Czy nie. Tak jak widzicie, Hogatemu idzie całkiem nieźle, a to oznacza, że ostatnio pogrywa w Rocketa. Co prawda na jakimś losowym, całkiem nieźle, nie, na jakimś kanale losowym, o którym pewnie mało kto słyszał, ale oczywiście będzie podlinkowany, jeżeli ktoś chce zobaczyć poczynania tutaj Hogatego. Zobaczcie, jak czaruje. Patrzcie, on chyba na pincha leci. Albo na aeriala. Ty, szkoła Hogatego. Nie ma. Rocketa. Nie ta strona, z drugiej strony może, z prawej, na prawym może na prawym cokolwiek bym zrobił. Weszło, jak Arjen Rowan, tylko z jednej nogi ładuje. Na lewej nagle się myli wszystko. Nie! Nie, spokojnie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, tylko musisz ten. No właśnie. Pod kontrolą do momentu. O! Ty! Bramka życia by weszła. Podam ci. Ty, to w sumie możesz faktycznie mówić rzeczy takie typu podanie, coś. Tak, no to będę się wiedział, starał może podawać, no. Albo będę mówił, że mam takie komsy z piłki nożnej prawdziwej. Broń. Na drugą stronę. Dobra, to nadciągaj. No, jak bardziej strolować meczy. Takie ładnie nadciągnięte. Ja to wezmę, do lewej podam. Okej. I skopnę się bramkarza. Skopany, dawaj. Ale to... Ty, ale... Było na tym podanie jeszcze z tego. Ale... Nie wiedziałem, że od poprzeczki go kopnę. Niszczył. Od poprzeczki kopnę. Masz darmową. Dawaj.
O Bazy, to może być długi odcinek ogólnie. Nie, bo no, powiem ci, że tak, że... Nie, żartuję, żartuję. Jakbym w czas do tych rzeczy leciał, w ten sposób, co ty mówisz, to faktycznie miałoby to sens. Ale ja lecę, wiesz, ja coś innego tu widzę, lecę trochę inaczej i później ciężko mi już podejść, nie? A, wiem. Czekaj, jestem za ciężko mi zmienić tego. Pozycję, z której byłem. To tak, w sekundę. Jeszcze to blokuje tylko, nic dobrego z tym nie zrobię niestety. Okay, ale okay. Możesz sobie podjechać. I zasadzić ten kopę jak nie wiem kiedy. Jak za starych lat. Nie, skid. To nie? I musisz to mieć ogólnie, bo jest przypał. Ładnie! Ej, bardzo dobre to było. Jakby byłem 100% tak pogodzony ze stratą. Dobra, i po tej interwencji wychodzimy na prowadzenie. Nice. Nie no, ale musisz strzelić. Naprawdę, to jest wyzwanie. No, to ty tu boostujesz. Jakie boostujesz? No mam boosta. Czasami zbieram, ale... Poczekaj. Ja nie skończę tego. Podam ci od backwardu. Dobra. Weź na dobitkę. On nie... Kurczę, trafił. No, wzięli. Kurczę. Myślałem, że nie trafi po prostu. Zaufałem. Ale... Poleciałem. Ale może zaraz będzie okazja. Okej. Okay. Cały czas za to? Ładnie? On mi to poda. Ja to uderzę po prostu. Mogłeś to szturchać? Ajajaj. Myślałem, że to szturchnąłeś tak, ogólnie. Tak, było bardzo blisko. Ale mamy za to wygrany mecz. Przynajmniej wygraliśmy. Jakby pierwsza część challenge'u, no nie mówiłem o tym, bo to już się bałem. Że wygrać jakiś mecz, to w mecz już jakiś mamy wygrany. Teraz tylko bramka Hogatego. Dobra, no nowi przeciwnicy. Rocznik 71, to chyba nawet bardziej doświadczony zawodnik niż nasz tutaj kompan. Mój tato jest z tego rocznika ogólnie, więc... O! Ciekawostka. Dobra, ciekawostka. O. Tak, a wasz tato z którego jest rocznika, co? Ciekawe... Ej, no dobra, no nie chcę cały czas po wieku cisnąć. Ale ilu rodziców ma młodszego tatę od takiego pewnego youtubera z Przemyśla? Ja zakładam, że... że ode mnie? Nie no, aż tak to chyba nie, aż tak. No dobra, przesadziłem trochę faktycznie. Aż tak to nie. Trochę przesadziłem. Bez przesady. Ale jeszcze trochę lat i będzie się to zdarzało, nie? Na przykład Izak już ma takich widzów. A no, faktycznie, może tak być. Czekaj, oni przeszkadzają. Spróbuję ci podać do środka, jedź tam jakby naszykuj się na podanie. Dobra. Podam jeszcze jedno, tutaj. No i ładnie, dobra, challenge wykonany. Jak mi powiesz wiem, właśnie w tej skupiłem sytuacji, się na tym, no. Że już że jeszcze jedno coś, to poczekam. To ładnie, dobra, challenge wykonany, teraz jeszcze lepiej. Wygrać meczyk. Będzie idealnie, lecę na to. Dobra. Ale mi wybił dobrze, tak szczerze myślałem, że to będzie gol, po prostu. No nie? Do tyłu im zagrywam. No to jakoś kopnę, ale 71 roczek widzimy jeszcze co nieco potrafi. Okej. Co on z tym zrobi? Ładnie? Ty, nie no to, a może mecz? Już myślałem, że strzelisz teraz, to bym zrobił mecz, że tylko ty możesz strzelać. Już by było zarządzanie wyższe, ale to może jeszcze dobra, się wstrzymamy. Bez buścika. Dobra, 2-0. Robimy ich. Powrót do gry, tak. Powrót, lecimy. Super, oni generalnie szans nie mają. Aha, czemu tak mówisz? No, sam byś ich śmignął. No, nie no, bez ciebie by się nie udało, ale to co, takie dobre duo jesteśmy. Nie, no, trzeba sobie morale ustawić w trakcie meczu, to pozytywnie wpływa na performance. Nie? Dobra. Trzeba czasami zwyzywać sobie tak nienawidzi przeciwników. To akurat nie pomaga, nie? Jak się jakiś turniej gra, no to czasami nie to, że nienawidzisz przeciwników, tylko po prostu sobie morale trzeba boostować, dlatego tak często dobra, nie ma ja kompsów. Muszę wiedzieć, tak, co robisz, chyba że po prostu sobie solo ciśniesz jakby spodem, to... chwilowo się zagadałem, bo serio chciałem no tak. True story powiedzieć, że praktycznie nigdy nie ma udostępnianych kompsów, na przykład jak grają prosi na siebie. No bo często tam się jakby wyzywa przeciwników tak motywacyjnie, ale nie? Tak, ale to ja to rozumiem taka, też, dobrze. No, to tak, ale tak, tak to wygląda. Jakby ktoś nie wiedział. Podam ci jeszcze. Dawaj! Ojoj! Ale było. Ale powiem ci, że nie liczyłem do końca, że podasz, więc i tak za szybko podleciałem. A ja widziałem, jak lecisz, to chciałem siebie trafić, jakby okay, jak w bilarcie cię wykorzystać. Trochę, ale to dobre było. Bo jakby dałeś mi dodatkowy kąt do strzału. Tak jakby mogło być, no. I tak mogło być gorzej, powiem tak, bo mogłem całkowicie tam nie trafić, a, no nie, a i tak się dobrze. Udało mi wygiąć na tyle, żeby...
to jest rzeczywiście, jak nie musisz tak dużo gadać jak zwykle. No tak, jakiś tam talent to, jest. Musisz, twoja. No, dostałem bumpa. Aj, chyba odkrył prostą taktykę. Jedną prostą taktykę. To jedna sztuczka, niż co rankedy. Jeden tak. Trik. Plus 10 do rangi. Okej. Czekaj, już się trochę zepsułem. Jeszcze z nim. O, dawaj, ciśniesz go. Uważaj na plecy, bo ci zaraz klapsa da. Nie mam tego już, tej piłki. Lewej tylko kopnę. Sobie podbiję, zbiorę boosta. On niegroźnie to będzie. Okej. Spróbuję sobie polecieć jak najdalej, ale to nie wyjdzie. Dobra. Okej. No, prawie bramka tam. No wiesz, nie prawie, ale to jakby miał być zaraz na plecy dostanę, dokładnie. O, gość mnie chciał szturchnąć. Masz jednego ogólnie tam. Dobra, już dwóch. Dobra, ja się będę cofał po prostu jak najszybciej. Ale możesz musieć to obrolić. Aj, ładnie strzelił. Czuję, że jak ja będę tak siedział z tyłu, to zaraz wyczają moment, w którym, ale wiesz, nawet nie wiedziałem, że ty chcesz siedzieć z tyłu. Czy coś. I ty się w bramkarza zamieniłeś w międzyczasie. Transformers. Trochę tak. Czekaj. Spróbuję to zaraz podać od czegoś, już nie tykam. Ale on wybił dobrze. Kurczę, nie grałem tak źle, weź podjeźdź do tego. Albo w sumie nie trzeba. Okej. To nie by było... Chunicestwi zaraz, ja jeszcze tym bardziej, że ich zdążyłem wyzywać. No tak, zdążyłeś zwyzywać, a zaraz przegrana wleci. Nie, tak nie. Tak to bez szans. Pode mną. Oho, no i widzisz. Nie, przegramy, to jest, wiesz, ciekawie no, musi być. Się trochę chyba rozluźniliśmy po prostu. Czekaj. Z tą grą. Zaraz się znowu zepniemy, nie? Okej. Okay. Dobra, zepchnąłem to trochę z niego. Oj. Ale nie jest zbyt kolorowo. Ty, o, wziął to jeszcze ode mną palną, ale no. Tak, akurat ładnie strzelił, trzeba przyznać. To oni się śmieją teraz, no. Ogólnie też jest druga zasada takiego motywowania się, że często jak tak wyzywacie przeciwników, to zaczynacie przegrywać też, to jest druga zasada, ale tak warto spróbować. Dobra, to jedziesz ich tam pokonaj wznowieniem. O, paradoksalnie nie takie złe. Paradoksalnie, empirycznie. Okej. Chyba open. Dokładnie, 1 do 0 i autobus teraz może. Nie no, dobra. My nie jesteśmy. Nie ma szans, że ten. Że autobus robimy. GC1 i 1? To o tobie. No, spadło mi się z rangą, ale. Aha! Ale. No to chyba wiesz, tak gość na plus pisze. No właśnie, to nie jest dobra informacja. No takich rangach jesteśmy, że to wzbudza podziw. Dobra. Okay. Dosiadaj go, czy tam w sumie od dołu jesteś? Okej, okay, no ta. Spróbuję solo teraz. Coś. O? Dobra. No powiem ci, że to... No, wiesz, blisko tam zaczarowania. Okay. A w takiej sytuacji jesteś w stanie podać właśnie jeszcze? Czy po prostu tak dobrze ta piłka idzie przy tobie? To znaczy, że... generalnie zależy, jak od razu chcę podać, to mogę sobie tak zrobić, że jestem w stanie się kopnąć. Mm-hmm. Ale to zależy, do czego się ustawiam, nie? Bo to jakby jest inny setup. Czasami jest tak, że mogę sobie jeszcze wybrać w trakcie lotu, ale to na wszystko zależy. Ciężko powiedzieć. Dawaj go. O, padam. Podepnąłem. Czekaj, spróbuj ja to, ja go fikuję. Zaraz. Dobra, to jak nie, to nie. Ja to strzelę w taki... Masz na pół... O kurde. Czekaj, bo mi się symulator jakiś włączył. Masz poda... No to tak, lecę. Trochę na chwilę... Okay. No za łatwo by było, nie? Czekaj. Zabrał. Nie podam ci sobie od razu przynajmniej. Okej, oni oddali piłkę. Cyk do ściany. Nice. No i to palo. Ktoś to bierze? Dobra, co się tam dzieje? O kurczę. O, nie zdążył. Top corner zasadził. Albo podałem znowu. Jedziesz sam? Mhm. Dobra. Spróbuj to kopnąć, no. Może w bramę nawet coś się wywalić. Chociaż na wsteczny jakoś jedzie.
On się może znowu wywalić. Podam ci do prawej. Ładuj. W sumie tak, powiem ci, że z tej pozycji nie wiedziałem, że podasz faktycznie. Tak nie, trochę nie wierzyłem. Nie wierzyłem do końca. Co za... Nie uznawałem. Z tego jeszcze podanie wejdzie. Podam ci znowu z tego. To już... Powiem ci, że już za plecki tak lewo. Tak. Dobra, czasami za bardzo wlatuję, ale bardzo mi się spodobała wizja, żeby strzelał bramki. Czekaj. Aha. O kurde, to nie zauważyłem go ogólnie tutaj, tak szczerze. Tak? Zdziwił mnie, nagle mi wyjechał zza kadru. Okej. Gonię tylko do końca go i uciekam. O, czekaj, jest bardzo niebezpiecznie. Zaraz, nie spodziewaj, kurde. Ale to mówię, jeszcze trochę się rozgrzać, jeszcze naoliwić maszynę i... I łatwietka z nimi on było. To weźmie. Czekaj, oni właśnie paradoksalnie nie grają aż tak źle, jak się zapowiadają wszyscy. Czekaj, a sorry za ten. Wezmę piłkę za karę. Tak, pod kontrolą jakbyś pytał. No tak się zastanawiam, powiem ci. Co czasem... Tu... I open, dawaj, ładujesz. Masz to! Dobra, nice. wykorzystany, no tu już wykorzystam open, już no. Już wykorzystany, ale tak powiem ci... To nie jest mecz z widzami, ale podoba mi się, była taka cisza przed tym strzałem dostała. Czy on to faktycznie zrobi? Faktycznie, to już głupio byłoby nie wykorzystać, no. W takiej sytuacji. Byłoby gadane, myszka nie skacze. Ładnie. Dobrze, czyli sfikowany. Ten mi postanowił podać. Całkiem. Musisz to dobić. Gdzie ja tam miałem być? Się wywaliłem po prostu. Ale jakoś tak obciachowo, wyjątkowo. Nie wiedziałem, że tam będzie jakiekolwiek podanie. Powiem ci, niespodziewane to było. I nowy feature. Okay. Cyk, widzę, gdzie się zrespię przed zrespieniem. Chciałem wam pokazać, tylko dlatego dałem zdemować. Ogólnie infinity masz sytuacji to nie było. Tak, mam. Masz solo nawet, no. Ładnie. Dzięki. Bardzo ładny strzał, świetnie ci poszło. Naprawdę więcej takich w przyszłości. Jesteś młodym talentem. Nowy jeszcze nie odkrytym może, ale... Ale dasz sobie radę na pewno. Jeszcze nie odkrytym. Pociągniesz całą drużynę. Jeszcze nie talentem. Już nie młody. Ale pozostałe rzeczy się zgadzają. Dobra. Ale będziesz podanie zaraz miał, nie? O, 0 boost, 10 boosta. Sorry. Czekaj, to oszczędzanie przyspieszenia. Mam tu czekać? Trzymaj, no. Ładuj. Jedziesz z nimi! Gościu, no co? Mam czekać? Nie wierzę. Będę ładował. Nie wierzę. Będę ładował na pustaczka tutaj. Takie przyszywające podania lecą. Tutaj na pustaczka już ładuję te piłki, żeby nie było. Defensywa nie wie, co ma zrobić z takim podaniem. Już taki Lewandowski nagle za linią obrony się pojawia. Trafiający dzisiaj w piłkę. Dzisiaj chyba kurczę dostał, czy tam... Nie wiem co. O kurde, musisz ty. Zaskoczyli mnie, ale one chyba nie trafią? No, trafią. Dobra, jedziesz, musimy to utrzymać. 12 sekund, obrona... Obrona Westerplatte! O nie, zero boost, nie! Tylko nie piła na mnie. I cyk, fake. I cyk, fake. Ale co by nie mówić, 2-3 mecze wygraliśmy. Dobrze. I strzeliłeś jakby więcej bramek niż to scenariusz przewidywał, nie? Bardzo dobrze, super. Super, że wyszło. No zobacz, czy Grand Championy ograne przez Diamenta. Dobra, tak czy inaczej, dzisiaj to by było na tyle. Tutaj w opisie gdzieś będzie jakiś losowy kanał Hogatego. Jeden z trzech wybierzemy, nie wiem losowy który. Losowy kanał, no wow. No bo tyle ich masz, jeden z trzech wybierzemy, będzie rzut monetą. Okej. Ale tak czy siak, dzięki za wpadnięcie. Mam nadzieję, że ci, co czekali te, no myślę, że już parę lat. Chcieliście tak. Odcinek z Hogatym, więc Maciej, taki od chcecie Maciej, 4 tak. lata no, temu. No i co, bez przedłużania, elo.